No elo, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Isaaca. Wracamy sobie do Madzi po dwóch dniach przerwy? No chyba 2 dni przerwy, na baloniki były. Ja nagrywam w niedzielę, dla was jest wtorek. Mam nadzieję, że wam miło dzień mija. Już nie poniedziałek, więc powiedzmy, że... A co było w... Aha, walka z Krampusem, no tak. Muszę sobie przypomnieć, bo nie pamiętam, co tu się działo. Na hasza i tak widzę, że nie zdążymy, że tak to się skończyło, że i tak widzę, nie zdążymy na tego hasza. Midnight Snack. Mech. Właśnie, mamy dużo czerwonych serduszek. I tak szczerze, to przydałoby się ich trochę pozbyć tutaj. Bo nie bardzo bym jak. Przydałby się, kurde, Gapis spał. Łapka Gapiego, no. Myślę, że to by było git. W ogóle jestem w trakcie, znaczy jak wy to oglądacie, to... to ja te książki podnosiłem, prawda? Na wszelki... Nie, no na pewno je podnosiłem. Jak wy to oglądacie, to prawdopodobnie udało mi się już ogarnąć Twitcha. Jest aktualnie próbuję ogarnąć, żeby oprócz tego, oprócz nagrywania filmików na YouTube'a mieć ten streamy na Twitchu. Tak sobie planuję to jakoś połączyć mniej więcej, bo mam wrażenie, że same filmiki na YouTube'ie zbyt wolno rozwijałem kanał. Myślę, że dobrze było się wypromować również właśnie na Twitchu czy coś. No, znaczy, czy coś, no na Twitchu się przydało. Dobra, wysadzimy sobie ciebie, bo żałosne po prostu. Ile mamy? 5 szczęścia, kurde, on nam 3 skrzynki dał, daliśmy mu... No daliśmy mu trochę klucze, nie wiem kurwa ile, ale... Trochę poszło, kartę Devil sobie wezmę na pewno. I tak się zastanawiam, czy do tego Curse Roomu chcę wchodzić. Praktycznie za każdym razem wypuszczamy od tyłu pocisk. Nice. Podoba mi się to. No dobra, wejdę sobie. O Jezu, jakie mamy żałosne obrażenia. Halo! Fuck. Ej, ja tu nic nie widzę. Czemu tak ciemno? W ogóle ostatnio na odcinku z Dying Light'a zauważyłem, że trochę mnie prześwietla. Muszę częściej sprawdzać kamerkę, jak tutaj wszystko wygląda. Może w ogóle ją delikatnie zmniejszę jeszcze. On będzie trochę więcej widać. Dam ją bardziej tutaj. Tak myślę, że... Dobra, zabijmy sobie tego. Jak to teraz wygląda? Nie no, niżej, o. O, w ten sposób, żeby było widać większą część przedmiotów, dobra. Myślę, że będzie git. Kurde bele, straciłem wszystkie soul hearty. Nie wiem, czy to było... Znaczy, kurwa, no nie było warte. Był dramat. To była chujnia, a nie Curse Room, dobra. I teraz Magic Mushroom tu wypada. Niestety. No ale może się przydadzą te pająki. Kto wie. Dobra, weźmy sobie monetki, czemu by nie. I tak się nie spieszymy nigdzie. Odcinek i tak tylko jeden nagram, dwóch nie zdążę. Przed pracą. Mam chuj bomb to. Ja tu liczę na Magic Mushrooma. Tutaj? Niezidentyfikowana piguła. Full health. No to było spoko akurat. No dobra, no co, nic nie zrobię. Idziemy na następne piętro walić. Nie, dramat jakiś. Strasznie pechowe to podejście. Dobra. One się wszystkie wysadzą tutaj pięknie. Co my tu mamy tutaj? Kamienne skrzynki. To jest... Do ogarnięcia. Co tutaj?
O! Super! Może jakiś inny trinket dostaniemy. Dałyby się za każdym razem odbijające. Kurde, fajnie by było teraz mieć albo samo naprowadzanie na tych pociskach. Mamy jakby dwa razy więcej pocisków w tym momencie. Albo na stałe Bansic Piercy. I moglibyśmy stać w ten sposób. I pociski, które by odbijały się od kamieni za nami, uderzałyby również przeciwników. To by było bardzo spoko. No. To by było super. Tak myślę. Kurde, co tu by się przydało? No, obrażenie jakieś przede wszystkim. Cholera jasna. To jakieś kurde, coś... Wow! Co tu się odwaliło? No czemu? Co to za zjebany pokój? Co to za chore gówno? O, to jest git. No ja po Devil Roomie mam tak naprawdę. The Tower, Devil... Nie no, nie wchodzimy tam. Na razie. Trzeba znaleźć Treasure Room i... Treasure Room... I co? I sklep. Właśnie, mamy przyjazne muchy. Mamy skatole. To jest fajne. Tylko tak. Dałoby się kubki tutaj rozwalić. O właśnie. O! Oh yeah! To ja, sorry za tą reakcję, ale no, to było git. Cieszę się, na pewno kolego rozwalimy. Nie podoba mi się tylko, że tu są te ogniska samonaprowadzające. Dobra, to mam nadzieję w takim wypadku, że się nie trafi Ender Room i na następnym piętrze będziemy mieli wtedy chyba 100% szans. Jeżeli się nie mylę, fuck. Ja tu powinienem z tą kartą Devil się napieprzać. Ale już za późno trochę na to, nie pomyślałem o tym wcześniej. Dobra. Z jakim mamy żałosne obrażenie? Dobrze, że ten Holy Light wszedł. To jest tak cudowny przedmiot. Szczególnie z szczęściem 5. No, że ja pytań nie mam. To jest najlepsze, co mogło nam się przytrafić w tym momencie. Oprócz oczywiście Secret Hearta, Secret Heart też. Znaczy jedno, to jest mega dobre, bo mamy dużo szczęścia. Statystyka szczęścia, no kurde, w tym momencie za każdy taki strzał mamy 4 razy większe tirsy, 4 razy lepsze obrażenie, o ile się nie mylę. I to ma... No wypierdalaj, pajacu, kurwa mać, no. Aaaa. No dramat. Próbuję z drogę mi... co zrobić? Zablokować? Nie, to chciałem powiedzieć. Znaczy, to samo znaczy, to chciałem powiedzieć, ale nie chciałem powiedzieć dokładnie tego, tylko coś innego. Ale już nieważne. Uciekło mi słowo. Sacrifice. No. To nam daje możliwość dostania jeszcze jakiegoś przedmiotu z Angel Roomu. I to wydaje mi się spoko opcja. Kurwa mać. Jezu, dobrze, to Virgo mamy. To jest Virgo, prawda? Tak. Tam takie możliwości daje tutaj z tym unikaniem obrażeń. Znaczy z unikaniem obrażeń. Obrażenia dostajemy, ale mniej. Dobra. Czemu one są takie wolne, te muchy? Zwykle są szybsze. Nie wiem. Ale nie będę narzekał. Dobra, najpierw ciebie. No i super. Rozwalony. Mamy treżeru Mulligan. To jest spoko. No, 1/6 szansy na muszkę przy trafieniu przeciwnika. To jest git. To jest nawet bardzo git. Przydałoby się jeszcze statystykę szczęścia zwiększyć. To też by było super. Monetka, przyda się, może.
Mam nadzieję, że się przyda. Okej, okay, naparcie tutaj siadło. Hollow. Rozwalony. Hollow zwalony. Nie, 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 nie było tego. no co, użyjmy sobie tego, bo czemu nie? Karta Devil znowu. Ja bym oddał te wszystkie pieniądze, tak szczerze. Może jakieś lakapy? Jeden. Udało się ogarnąć. Weźmy sobie to, no co? Coś przemiany w matkę, może się przydadzą te piguły. Balls of Steel. Balls of Steel sobie zostawimy. Something wrong. Range up, spoko. Balls of Steel sobie weźmiemy i idziemy z tym do... Sacrifice Roomu oczywiście. I liczymy na przedmiot z Angel Roomu. No to się opłaca. Powiedzmy, że no. Nie, aż tak. Aż tyle czasu to nie zajmuje, żebym nie mógł jednej bomby wydać i dostać dwóch. No ten zasięg się przyda tutaj. Jeszcze by się przydało trochę zasięgu. I jeszcze trochę obrażeń. I tirsów. Mamy, kurde, 3 tirsy. Tirsy 3. W dalszym ciągu. To tak niedużo. O, było blisko. Okej. Okay. Serduszko. Okej. Okay. Nic ciekawego. Oj. Powinienem się najpierw zbić. Bob's Curse? No okej, okay, no bomby Boba. Spoko. Nic się nie stało. Idziemy do... Sacrifice Roomu w takim wypadku już. Tutaj sobie wejdę po te pół serduszka, może się przyda. Nice. Tylko szkoda, że ta... Ta się będzie odpalała. Będę musiał wychodzić i wchodzić cały czas. A my mamy już cały kluczyk. A to ciekawe. Myślałem, że tylko jedną część. Dopiero spojrzałem. Piąty raz. Okej. Okay. Szósty. Może jakieś begary będą czy coś. Powiedzmy, że może się przyda to. Dobra. Solheim. No to tak sobie. Tak, nawet bardzo tak sobie. To co, walka z bossem? Chciałem coś odblokować? A no przydałoby się. Oczywiście hasza i tego nie zrobimy. Szczerze, to na bestie chyba pójdziemy. Tak bez jaj. Na bestie pójdziemy. Nie mamy zrobionych bestii. Madzią dalej. No bo nic innego, chyba że delirium się trafi, ale to jest... No umówmy się, to jest mało prawdopodobne. W takim wypadku, że pójść na bestię, potrzebujemy czaszkę z X-em znaleźć. Nie rozglądałem się za nią, niestety. Dobra, tu nie ma. Tu nie ma żadnej czaszki. Tu też nie ma. Nie. Nope. Kurde, bele. Gdzieś tam musi być wyżej. Tym. W ogóle masakra, ja tam nigdy w życiu nie korzystałem z Twitcha ogólnie, nie? I tak wchodzę na tego Twitcha. Tak przeglądam, kurde, co tam w ogóle na tym Twitchu jest, nie? Jak tam się wyszukuje, jak wyglądają profile. Gdzie jest czaszka z X-em? A to są pierwsze depsy. A to spoko.
tak generalnie. Bo my normalnie na moca jeszcze idziemy. No, dawaj pajac. Panie monstro. Panie monstro, proszę tutaj dać się zabić. Dobra. Łatwiutki bosik po bosiku. Cały czas staje. To jest spoko. Plus 7 range up z jednego oka. I mnożnik na obrażenia. Z jednego oka. Czyli ogólnie koksuwa. Super Secret Roomu szukać nie będę. Jest za dużo miejsc na to. Chyba, że tutaj po prawej. Nie może być, bo tam kupa stała. Jak sta tam kupa, to już nie będzie tam. Dobra, walić to. Idziemy na następne piętro chyba. Jeszcze jeden sklep będzie, właśnie. Dobrze. No tak, i tutaj będzie ten. Co ty, kurde, leczysz go? A ja co? Co to ma być w ogóle? Okej, okay. No dawaj. Posty, kurde. Dobra, ale na dwa hity są, nie jest tak źle. Czaszka z X-em. Dobra, rozwalmy już ją sobie. Na razie nie bierzemy ze sobą. Wolę mieć ze sobą Balls of Steel. Tak w razie co, żeby nie trafić i szansę na Angel Devil Room. Chociaż powiem wam szczerze, że chyba wolę, że Devil Room się trafił, żeby pozbyć się tych czerwonych serduszek trochę. Ale one tak wolno chodzą, latają, bo ja maligana mam. Znaczy maligana, tego, skatole. To one dlatego tak powoli latają, nie ogarnąłem. No, pajacu. Dobra. Rozwalony. Idziemy dalej, bo tam znajdźki by się fajnie było wrócić, ale nie będę miał jak. Myślę, że od razu pójdziemy sobie na walkę z bossem. Tak, weźmiemy kartę full. Pójdziemy na walkę z bossem. Angel Room albo Devil Room. Więc zależy, co by się trafiło. No wolę Angel Room. W sytuacji, kiedy by się trafiło coś naprawdę dobrego, ale no nie jest na to aż taka duża szansa. Dużo rzeczy ja zwyczajnie nie mam jeszcze odblokowanych nawet. Takich, co mogłyby się fajne trafić. Ej, mamy idealne pociski. No dobra. Mamy szansę. Na... Nie no, biorę damage upa. Na delirium idziemy. Chyba. Znowu. Dobrze, bardzo dobrze. Ten, jeżeli mamy opcję... O kurwa. Matchstick, niekoniecznie. Tutaj nie ma sensu. Nic stąd nie chcę. Dobra, przejdźmy sobie tędy. Something's wrong. O, gulp kolejny. Ej, koksuwa! Bierzemy se matchsticka. Kurde bele, no poszedłbym na to delirium. No ale nie wiem, czy dam radę. Ja nie mam tak dobrych statystyk jakichś. Kamień z X-em. Miałem nadzieję na Small Rocka. Mały rok. Miszor. Kto wie, ten wie. O co chodzi. Okej. Okay. Pozwólmy sobie tak pójść. Ej, dobrze idzie to unikanie. Znaczy mamy beznadziejne obrażenia i szczerze wydaje mi się, że na delirium chyba jednak nie będę szedł. Bo to się czuje, że źle skończy. Znaczy to zależy, jakie byśmy dostali z walk z bossami przedmioty, jak szybko delirium by się trafiło. Tego nie chcę podnosić.
Poważnie. No dramat, dramat, nic ciekawego kompletnie. Nie wiem, no szansa jest jeszcze na... Kurde, bele, jakiś secret room, coś? Coś w secret roomie fajnego? Nie tutaj, tu na dole. Tu na dole, dobra. Dramat, no co mam powiedzieć. Kompletnie nic ciekawego. Katastrofa. Jestem katem, który składa strofy. Kto to zna? Kto wie, z czego to jest? Podpowiem, że poznaniacy powinni wiedzieć, kto to jest. Napiszcie w komentarzu, kto wie. No. I na co mi te monety? Na co? Ja się pytam. Bierzemy Balls of Steel. Tu nie miałem jak się dostać, prawda? Ten kupon kompletnie mi się nie przydał. Bo na Angel Room poszliśmy, żaden Devil Room się nie... Znaczy trafił się jeden z Krampusem, więc no kurwa jakby go nie było. Nie wiem, kurde. Na tej maszynie może jakieś te... Jeszcze... Co? Czerwone... Oho, nic. Dramat. Miałem nadzieję na jakieś czerwone serduszka i tego. I muszki. Kurde, no nie wiem. Zaraz, co my mamy za przedmiot? Mamy niby Holy Lighta i w ogóle. Mamy jednego damage upa. Dwa, jeżeli liczyć, że tirsy jak są dłużej w powietrzu, to dzięki kamieniowi węgielnemu mają większe obrażenia i są większe. Mamy staj teoretycznie jeszcze, ale co to jest? To jest mało. Nie, idę na bestię. Jest to bardzo ryzykowne. Droga na... Znaczy delirium, tak, na takim szybkim stadium jest zdecydowanie zbyt ryzykowne. Dobra, zobaczmy sobie co tutaj jest. O właśnie, tego szukałem. Trochę późno na to, no dobra, weźmy, bo mamy od cholery. O! Zajebiście, bo to jest przedmiot zależny od szczęścia. A szczęścia mamy sporo. To zwiększa nasze szanse na ewentualne delirium, na które chyba i tak nie pójdziemy. Tu jeszcze coś może się trafić, no coś tam może się trafić, teoretycznie. Jezu, i żyletka jednocześnie świecąca tym Holy Lightem, coś pięknego, majstersztyk. To takie kosmiczne, czy to z jabłka czterokrotność obrażeń, a z Holy Lighta ile? Ej, zaraz się dowiem, dajcie mi sekundę. Na szybko sobie sprawdzę na Platinum Gadzie. Co sobie... halo. Okej, okay. Nieważne. Holy Light, gdzie ja cię mam? Tutaj. Tak, czterokrotność obrażeń, Holy Light. A jabłuszko? Gdzie jest jabłuszko? Tu, gdzie czerwone przedmioty powinno być, prawda? Czy się mylę? Czy to z innego dodatku, czy to... A, z Afterbirtha to było. Też czterokrotność.
14 laka, żeby za każdym razem. 14 szczęścia, żeby strzelało za każdym razem żyletką. No to sporo, raczej tyle. Halo. Co tam się wyskoczyło mi nakładka z tego? Nieważne. Dobra, idziemy. Gdzie idziemy? Na bestię. Bo to jest. No, nie czuję się na tyle pewnie, żeby iść na delirium z takimi statystykami. Tak szybko. Co innego gdzieś tam bym poszedł na ten. Ha, halo! Okej. Okay. W porządku. O nie! Ja nie znam tych przeciwników. Nie umiem przeciwko nim walczyć. Dobra, z tymi jest spoko. Znaczy, ci są irytujące, ale przynajmniej wiem, co oni robią. I jak... Dobra. No to my sobie na pewno pogramy. I jeszcze full health. Mordo, jak ja cię lubię. A to co? Niezidentyfikowana. Nie będę brał, bo to może być amnezja. O! I super. Eutanazja jest spoko. To jest następny efekt losowy na obrażenia. Więc to jest git. Dobra, weźmy. I'm drowsy, okej. To dobrze wiedzieć. Shotski dab, nic ciekawego. Balls of Steel, co użyjmy. Full health. No i to jest dobry begar. Tak szczerze mówiąc. A co? To, a się za... On mnie zatrzymał? Zatrzymał mnie. Jebaniutki. Co my tu mamy? Church penny. Nic ciekawego. Chyba, że znajdziemy jakiś przedmiot aktywny, fajny. Już wolę mieć ten. Więcej czerwonych. Fuck! Więcej czerwonych serduszek skup, czy coś. Ewentualnych. Hej. Tędy. No i pociski z eutanazji zrobiły robotę. No i dobra. Panie. Nie, muchy przy podnoszeniu monet. Tak sobie bym powiedział. Czy nie? Nie, nie chcę tego. Idziemy dalej. A i z drugiej strony też coś jest, tak? Okej. Okay. Bez problemu. No nie, co to za chory pokój. Dobra. No to za chory pokój w ogóle był. Jest Gehenna druga. Więc tutaj już nie mamy walki z bossem. Nie! Kurde bele, tracę bez sensu życie. O, Balls of Steel, super. Nice, to mi się podoba. Jak ja tu nie dostałem obrażeń, to ja pojęcia nie mam. A, boże, ten muszka mi zablokowała, albo... Albo nie wiem co. Tak sobie zrobimy, tak szczerze mówiąc. O! I Black Heartik. Siadł nawet. Dobra, mamy sklep. Okej. Okay. On go zabił? O nie, super grid. Miałem nadzieję na normalny sklep. Kurde, jeszcze mnie trafi. Nie wiem, po co zbieram te monety. Z przyzwyczajenia. Chyba. Żeby mieć ich dużo. Bo szkoda je zostawiać. Okej. Okay.
kociski z Holy Lighta dalej działają. Nawet jak normalnie go nie mogę uderzyć. Więc spoko. Infami! Kurde, jestem ciekaw, co jest na, jako drugi przedmiot. Właściwie to nie muszę tego brać. Wezmę to sobie, jak będę wracał. Dobra. Źle postawiona bomba. I to już szukamy jeszcze na tym piętrze. Tak z zasady chyba się przejdziemy. Czy to był lakab? Nie, to była zwykła moneta. O nie! O nie! I wlazłem w te nieruchome! To za gówno! Jak ja mogłem tak zrobić? To za dramat, katastrofa. Tak właściwie to by... Wow! Aha! Tu jest gościu! Nie zauważyłem go, ja tak patrzę, o! Udało się chyba wszystko wymanewrować. Shot speed up. Wiesz, nie miałem shot speed upa. Czy ja mam... Aha, bo ja mam pozywne piguły. Ej, to ja nie dostanę przecież amnezji, to mi się opłaca przecież brać wszystkie piguły nieznane. Tu się nie mam jak dostać. Gdzie on być secret room? Na pewno nie tutaj i na pewno nie na dole. Tu po prawej? Tak. No i super. Znaczy super by było, jakby coś było ciekawego w tym secret roomie, a tak to... Mech. Weźmy to i tak już nie będzie. Angel Roomu. Nie, nawet nie będę próbował. Dobra. Czyli co? Wracamy się, tak? Zostawię tu Petrified Poop. To się zmieni normalnie w kratki. W tym momencie. Tak, zmienił się. Super. Okej. Kurwy gnoje. No. No żeż pajacu głupi, no. Pierdziele, ej. Czemu nie mogę go trafić? Co jest z nim? Uniki, kurde. Ło, dobrze, że nie wziąłem. Ha, dobra, oczywiście, że biorę nitami. Jeden z najgorszych przedmiotów. Nienawidzę tego przedmiotu. On sprawia, że jak się zranimy, cieknie z nas krew, która no bardzo często na wszystkie strony wylatuje z nas i to jest fajne źródło zadawania obrażeń, ale sprawia, że cały czas tracimy życie, aż do chyba jednego czerwonego serduszka czy coś takiego, póki się nie podniesiemy żadnego czerwonego serduszka. Do tego momentu, ewentualnie do momentu, aż będziemy mieli minimum zdrowia. Są dwie sytuacje, kiedy przestaje z nas ciec krew. Tu of Clubs, użyjmy sobie. Bo czemuż by nie? Następne piętro. Tu nic chyba ciekawego nie uda się ugrać już, nie? Kurde, przydałoby się jakieś leczonko. Dalej mamy opcję na delirium pójścia. Okej. Dobra, czy ja chcę iść na delirium? To jest pytanie. No chyba nie, tak szczerze. Dalej. Już mamy lepsze statystyki! Halo, nie zagapiłem się, nie zauważyłem was. Niedobrze, niedobrze, no. Nie, delirium to będzie droga przez mękę z tymi statystykami. Ja dalej mam chujowe staty. Myślę, że to jest beznadziejny pomysł.
Dlatego idziemy sobie normalnie. No i super. Balls of Steel. Za dużo czerwonych serduszek, żeby to miało sens, ale powiedzmy, że się przyda. Raz się wyleczymy na bestii. Tu health by się przydało. Albo jakąś kartę sun, cokolwiek. Coś, co nas wyleczy z czerwonych serduszek. Left hand? Czy mi potrzebne do czegoś left hand? Nie. Nie jest do niczego potrzebne. Miałem nadzieję na jakiś dry baby. Mam tyle bomb, że mogę sobie takie rzeczy sprawdzać. I tak do niczego mi się już nie przydadzą. No właśnie, 99 bomb, ja pierdzielę. Kiedy ja ostatnio teraz miałem tyle bomb? O, to nazwa jest taka świetna. Sprawdźmy sobie, no. O, właśnie, i karty mogą wypaść z nich. Karta strzegł. Na przykład. Koksuwa. Podnieśmy sobie kluczyk jakiś. I więcej bomb. Ja, bo mamy za mało, no tak. Zapomniałem. O, wyleczone. Panie. Po robocie tutaj. Po robocie, nie gadamy o robocie. Po robocie, idziemy w jednym korowodzie. Kiedyś się słuchało, kurde, mezo. Nie to co teraz. Nie cię słuchałem jakieś gówna z autotunem. Nie wiem. Nie czaję bazy w ogóle. Ja to chyba kurwa jestem za stary na to. Wiadomo, nie jestem stary, ale no kurwa macie. W ogóle nie czaję tego, jak można tego słuchać. Z takim badziewie. Dramat. O ile matę jeszcze, kurde, ogarniam, powiedzmy, że, znaczy rozumiem, że można słuchać, tam nawet ze dwie piosenki sam słucham, nie? Od czasu do czasu mi się zdarzało. I można się, nie wiem, coś ciekawego tam, ma dobre rymy, jest ogólnie ogarnięty chłop. Ogarnięte rymy, fajnie zrobione te piosenki są stylistycznie i w ogóle, i muzycznie również. Ciekawe artystycznie, o może bardziej w tą stronę, bo to też tak powiedziałem jak powiedziałem. Bardzo ciekawe są przede wszystkim zamysł artystyczny piosenek jego utworów, to jest spoko bardzo. Szczególnie to jak się wybił, nie? Że ludzie się śmieli, nie? Z tej patointeligencji i tak dalej, ale to jest zajebisty zaraz, wiecie co, przejdę. To jest zajebiście zrobione artystycznie przede wszystkim, bo to jest specjalnie, wiecie, taki zamysł artystyczny, no to wiadomo. Kto ma, kurde, jakkolwiek w okolicach średniej IQ, to kurde, powinien to ogarniać. A weźmy. No co tam. Shot speed up, nic ciekawego. W ogóle dużego speed upa, shot speed upa mamy chyba, nie? Całkiem. One się śmiesznie odbijają. One w stronę przeciwników się odbijają zawsze chyba, nie? Te bouncy tearsy. Okej. Okay. Wow, nie. Chyba dobrą fazę mam na omijanie pocisku, bo naprawdę... No, dużo z tych... Normalnie w tych pokojach mam wrażenie, że cały czas bym dostawał obrażenia. A tak, kurde, no całkiem sprawnie tego unikam, tak szczerze. Dobra, idziemy na następne piętro, nic więcej tu ciekawego na nas nie czeka. Dankur, no tak. Szczerze, to będzie ciekawsze. To ciekawszy przedmiot. Te pająki więcej będą robić niż ten kupon.
Dobra, zdech se. Nie lubię tego przeciwnika. Pandora's Box? A. Na tym piętrze daje bombę i kluczyki. W domu daje redki! Kurwa, ale w domu dopiero. No. To wezmę to, pochodzę z tym, ale następne piętro biorę Pandora's Box. Nie wiem, czy z tych wiadem może coś ciekawego jeszcze się trafić. Tak właściwie. Jakiś przedmiot czy coś. Na lakapa cały czas jakiegoś liczę jeszcze. Dlatego tak wszystko zbieram. A też nie zawsze zauważam tak na 100%, czy to jest lakap czy nie. To wolę zbierać wszystkie monety, na wszelki, jakbym nie zauważył, źle zrobiłem. Nie powinienem tego podnosić. No, zwykłe monetki, wszystko. 6 laka to całkiem sporo i tak, nie? Ale no, mogłoby być więcej, nie? O nie! No kurwa, gnoju, pajacu głupi. Ty chuju złamany. Okej. Okay. Ja się zablokowałem, ale wygląda na to, że one też... Jezus Maria, mało brakowało. Z tego i tak nic nie by... Z tego i tak by nic nie wyszło. To by nic nie dało. To i tak by nic nie dało. To nawet jakby był drugi w pulach, to i tak by nic nie dało. Pozdrawiam. dobra. Panie i panowie, ciśniemy. Pandora's Box jest wzięte. Ostatnie, jest drugi basement. Co? Czemu pokazywało tam z drugiego basementu, jak ja dopiero teraz jestem na drugim basemencie? Nie rozumiem. O, Pinkie Eye. Super. Okej, okay, super. To mnie się podoba, tak to może być. No nie, pajac głupi, następny. O, infa mi zablokowało obrażenia, super. Dobra. A, wszyscy? Nie wszyscy. Panie kolego, dziękuję. I'm drowsy! No, to ja chyba wolę Amdrauz niż kartosz. Znaczy, kurde, kartosz Trank podawają mi chyba obrażenia, nie? Nie, plus 50% obrażeń. To wolę Amdrauz w takim wypadku. Użyjmy sobie. Nic ciekawego, tak właściwie. Wyleczmy się od razu. Nic nie było, prawda? Prawda. Co? Szukamy przejścia na górę chyba, kurde, nie ma co łazić pod pieniądze, tu i tak chyba nic nie... Znaczy, jest szansa, że coś tam będzie, nie? W jakiejś skrzynce, czy cokolwiek. Ale szansa jest nikła, bym powiedział, tak. Nie jest duża. A nawet wręcz bardzo mała. Dobra, pajacu. Umrzesz ty. Dziękuję. No, chodź tu bliżej troszeczkę. O, i to jest idealne miejsce do bicia bossa. No i super. Nawet nie zdążył wystrzelić. No, dobra, mamy przejście do góry. Basement pierwszy chyba już, tak? Już albo dopiero? Need you. Otwórzmy sobie, no, może coś się trafi w końcu. Mam taką nadzieję. Nie opuszczaj nas. Halo, tato. Tata. Tak się nie robi. Tak się nie robi. Po prostu. Isaac. Powiem ci, mordo. Albo nic nie powiem. Biedny jesteś, mordeczko. Tamto. Sharp, szu...
to zadaje obrażenia co ileś tam czasu, nie? Ta. Ale to się powoli ładuje. Nie, nie, to jest spoko do czyszczenia pokoju. To by było spoko, jakbyśmy to wcześniej dostali, a teraz ta Pandora's Box nam potrzebna jest do Redki. Halus, nic ciekawego. Znaczy, nawet ciekawe, ale... Mam ciekawsze. O! Wooden Cross. Nie. Wolę chyba ten truciznę, mimo wszystko. Niż zablokowanie pierwszych obrażeń na piętrze. Złoty klucz. Zablokowało infami znowu. To jest taki git, że to infami się trafiło. No dobra, co? Następne piętro. Kurde, dobrze, fajnie, szybko znaleźliśmy to przejście do góry. O! Co my tu mamy? O, nic ciekawego. Łóżko też na nic się nie przyda. Monetka, 99 monet, 99 bomb, tylko kluczy 29. I właśnie, mogę tak zrobić. I tu mamy ekstra żyćko. W razie W, nie? Znaczy, mało prawdopodobne, tak myślę, że umrzemy, ale... Dobra, teraz tak. Dogmę trzeba rozwalić w miarę szybko, bez Amdrauzi. Myślę, że to na miniaturkę. Czy co na miniaturkę pójdzie? Nie wiem jeszcze, kurde, może ta bestia. Jeżysz, mordo. Okej. Idzie całkiem sprawnie, unikanie obrażeń na razie. Tylko żeby laserami nie walił. No właśnie o tym mówię. Dobra, kurwa, mordo. Pajacu głupi, no. Dobra. Tu już powinno pójść z górki, powiedzmy. Może nie tyle z górki, co już w miarę okej. Ta depresja jest w nim, nie? I mu zadaje cały czas obrażenia chyba. Dobra. To my tu... Nie, nie jesteśmy bezpieczni. Co to było? Aha, bo to był laser ode mnie z tego... Z Holy Lighta. Dobra. Teraz się skupiamy na unikaniu. Tak, tak i tak. Piccobello, Siccalafon. Straciliśmy tylko połowę życia na dogmie, ja pierdolę. Słabo, słabo idzie to unikanie bez kitu. Ale mamy dużo życia tutaj. Dobra, używamy Amdrauzi teraz, jak już przyleciał, żeby nie czekać milion lat, aż on przyleci. W ogóle z Holy Mantle zaczynamy, to ciekawe. Ale on powoli się rusza tutaj. Dobra. Kościół. Teraz Holy Light w ciebie wjeżdża. Holy Shot. Święte pociski. Święte światło. Ze świętych pocisków. Dobra. Ta depresja, żeby jak najdalej tam poleciała. O. Siada jak złoto. Dużo się nie dało. Ale dobry zasięg mamy, kurde. Poszło git. Tak myślę, że dobrze to działa.
Patrzcie państwo, jak znika chłop. No te muchy chyba są przyjazne jeszcze wobec mnie, nie? Czy coś takiego? Co, one jeszcze spadają? W ogóle redki mamy do użycia. Jak to działa? Mogę sobie tu przejść otworzyć? Nie. W ogóle nie działa. Nie mogę tego użyć. Klikam spację. Kozak. Mamy kupę czasu na to, żeby ten uniknąć tego. Tam drowsy to... Mógłbym nawet mieć jeszcze mniejsze obrażenie i też bym to bez problemu zrobił. Znaczy bez problemu, jak nie będę dostawał obrażeń bez sensu. Jak nie będę wchodził w przeciwnika, bo... O! Zapomniałem o tym ataku. O, mnie zaskoczyłeś, kolego! Leczonko by się jakieś przydało. A nie widziałem tej animacji, on normalnie się tak złapał, facepalma zrobił. Dev. Żołor nie dał rady. I się samemu chłop musi fatygować. Na luzaku. No, przydałoby się jeszcze trochę te większe obrażenia. Gdyby nie to, że mamy dużo szczęścia, to nie szłoby tak dobrze. I często te efekty losowe wchodzą. Dobra, bestia teraz. Obudziłaś. Albo obudził. Kurde, muszę poprawić sobie krzesło. No, kurde, odpalam teraz, kurwa. Streamy jakieś trzeba zarobić, kurde, na jakieś normalne krzesło. Albo i biurko. O, najpierw na biurko będzie trzeba. No ale to zobaczymy, jak będzie szło. Może będzie. A, halo! Nie mogę teraz gadać. Sorry, ale nie teraz. No, nie robimy takich obrażeń, jakie bym chciał. A, on ten atak jeszcze robi. O nie, bo to będzie teraz tak gęsto. A, bo my może... No tak, zapomniałem. Mamy ten, nie pamiętam jak się ten przedmiot nazywa. To pociski zawracają. Przeciwniku. Samonaprowadzają się na nich. O, i depresja. Super. A, podnosi się, muszę podrapać. Dobra, troszkę do tyłu. No, już po walce tak naprawdę. Ej, on już ma tak mało życia, bestia? Ale nie zauważyłem kiedy. Jak to się stało? Po bestii. Ale ma długą animację. No mówiłem, że nie mam czasu. Candy Heart! To jest spoko. Candy Heart! To co? Mamy zrobioną madzią bestię. Następny unlock do kolekcji. I co? Ja się na razie z wami żegnam. Jeżeli wam się podobało, to zapraszam do zostawienia łapki w górę. Jakiś pozytywny komentarz. I widzimy się w następnym odcinku. Albo na streamie. Nigdy nie wiadomo. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.